Witam Was na corocznym Światowym Dniu Pracy z Energią, a więc Qigongu i Tai Chi. W każdą ostatnią sobotę kwietnia każdego roku ludzie na całym świecie spotykają się ze sobą, żeby razem ćwiczyć. W tym roku pewnie się nie spotkamy wspólnie, w zeszłym roku było to w Łazienkach, ćwiczyłam ze wspaniałą grupą z Marusią Syroczyńskim. Natomiast w tym roku wszyscy spotykamy się, każdy osobno w swoich domach, ale nie wiem, czy w domach, możecie na ogrodach, no, w różnych miejscach. Ważne jest, czy będziemy ćwiczyć Tai Chi i Qigong, czy dziś spotkamy się z energią. Bardzo krótka praktyka i zaczniemy od podnoszenia energii na wdechu. I na wydechu opuszczania w dół razem z całym ciałem. Wdech, ciało rośnie. Energia się unosi aż do głowy. Wydech. Ciało opada. I wraz z nią energia schodzi w dół. Prysznic Chi. Trochę tych pryszniców zróbmy, żeby poczuć w sobie wznoszenie i opadanie. I żeby tak troszkę zakorzenić się na swoich nogach, na korzeniach. Skupić. Dobrze, ręce przy dolnym tantie. Przepraszam, nas nie zaswędził. Przy dolnym tantie, wyciągnięta głowa, mocno zakorzenione nogi, stopy obejmują ziemię, kolana lekko ugięte. Oddychamy tą częścią brzuszną, przeponowo. I zaczynamy trzy bardzo spokojne ćwiczenia. Te ćwiczenia będą miały w sobie elementy skrętne, a te elementy skrętne w Qigongu bardzo jakby harmonizują naszą energię, ponieważ naprzemiennie mocno napinają nasze ciało i rozluźniają. Bo po napięciu zawsze następuje rozluźnienie ciała. Dlatego w Qigongu jest dużo takich elementów, które powodują, że mamy napięcie. A potem adekwatnie do sytuacji rozluźnienie. Dobrze. Pierwsze ćwiczenie. Proste to będą ćwiczenia. Podnosimy energię, podnosimy z ziemi. Ręce są skierowane do siebie. Punkt Laogong do punktu Laogong. Otwieramy ręce. I mocno staramy się, żeby nasze kciuki wykręciły ręce na zewnątrz. I chwilę w takim napięciu jesteśmy. Wydech. Ręce schodzą w dół. I teraz też odkręcamy ręce spodami, tak żeby spojrzały na ścianę przeciwległą. I z powrotem. Wdech. Wydech. Wdech i odkręcamy mocno, robimy ręce w taką spiralkę, napięcie,
Schodzimy na dół. I tu także odkręcamy, rozczapierzamy ręce i staramy się odkręcić je możliwie jak najbardziej na zewnątrz. Łokcie, jak widzicie, są ugięte, niewyprostowane, ani przez chwilę nie prostujemy łokci. Ciało napięte razem z szyją. Napięcie, rozluźnienie. Tu jest rozluźnienie. Napięcie. I czujcie to napięcie, aż tu do pleców ma iść. Rozluźnienie. Napięcie. Rozluźnienie. Ręce przy dolnym tantien. Przerwie troszkę potrzęsiemy rękoma, ponieważ rzeczywiście to jest bardzo mocne ćwiczenie. Dużo się dzieje wtedy w ciele. Potrząśniemy całym ciałem. Rozluźnimy. I drugie ćwiczenie. Znowu ręce przy dolnym tantien. Podnosimy do środkowego tantien obie ręce. Teraz rozdzielamy. Jedna idzie na dół, druga idzie na górę. I znowu odkręcamy mocno, odkręcamy ręce i tą dolną też. Odkręcamy. Mijają się. Widzicie, ręce tutaj ogromną rolę odgrywają. Mocno odkręcamy, rotujemy tą ręką jak najmocniej, a tą drugą na dół. Odkręcamy tak jak w pierwszym ćwiczeniu. Ona stara się popatrzeć na ścianę. Wydech, dech. Zatrzymanie, wydech, dech. Ostatni raz. I opuszczamy ręce do dolnego tantien. Teraz poprowadzimy sobie troszkę w ruchu, to ostatnie ćwiczenie ze skrętów. Jesteśmy na ugiętych kolanach, ręce są skierowane środkowymi częściami w stronę ściany, tak jakby coś odpychało. I po prostu na stopach, nie wiem czy mnie widzicie, cofnę się troszkę, będziemy się przesuwać do tyłu. Tak jakbyśmy chcieli się skręcić i tutaj rozciągamy ręce i patrzymy na dolną rękę. Wracamy i na drugą stronę skręcają się stopy i my też się mocno skręcamy. Cały kręgosłup się skręca. Pokażę to teraz z tyłu. Stopy się skręcają. I my się skręcamy. Szurają stopy. Jak widzicie, ręce są cały czas bardzo aktywne.
tym ćwiczeniu nie ma swobodnych rąk. One są napięte. Widzicie, są w nadgarstkach, mocno odwiedzione, tak, że tutaj aktywujemy meridiany związane z sercem. Ale też w ten sposób zamykamy przepływ do wszystkich meridian, gdzie końcówki mamy na końcach palców, do płuc, do serca, potrójnego ogrzewacza, jelita grubego, jelita cienkiego. Jeszcze raz. Ręce przy pełnym tantien. Chwila ciszy. Uginamy kolana. Ustawiamy się w pozycji. I zaczynamy sunąć na stopę. Skręcamy się. Patrzymy na tylną rękę. Skręcamy się i od razu ręce się rozjeżdżają. Tym razem zrobimy tak, to samo co poprzednio, tylko spojrzymy na rękę do góry. Rozjeżdżają się ręce. Jeszcze raz zrobię to tyłem. I znowu tak jak poprzednio. Rozluźniamy nadgarstki, rozluźniamy całe ciało. Możecie czuć bardzo dużo napięcia. Dlatego na koniec rzeczywiście rozluźnimy ciało i pozwolimy mu miękko popłynąć. Mięciutko. Popracujemy troszkę właśnie z uderzaniem nerek. I na koniec spróbujemy poprzetaczać kuleczkę energii. Mamy dzisiaj dzień Tai Chi, Chi Kung. Jak tutaj nie pracować z energią? Pobujajmy naszą kuleczkę miękko, delikatnie. Ręce są bardzo delikatne. Miękko przytacza się. I bujamy delikatnie, przytaczamy, bawimy się kuleczką energii, pozwalamy ciału kreślić ósemki, symbol nieskończoności. I tą energię pomiędzy dłońmi rozszerzamy. Ona jest coraz większa, jak taka duża, ale nie ciężka kulka. I przetaczamy tą energię między dwojgiem naszych dłoni i zaczynamy otaczać cały nasz tułów, wprowadzać do tej kuli. I w tej kuli możesz zobaczyć wszystko, co jest dla ciebie dobre. Możesz być tam nad morzem, na piasku. Możesz być w innym, bardzo fajnym miejscu. Z przyjaznymi ludźmi, albo sama, sam. Poczuj, że w twojej kuli energii jest białe, dobre światło. Że twoja energetyczna kula
jest teraz po to, żeby Ci zapewnić bezpieczeństwo i miękkość. I że dzisiaj ludzie na całym świecie, przez cały dzień, w różnych miejscach, krańcach tego świata ćwiczą Qigong, Tai Chi i cieszą się energią. Więc zbuduj wokół siebie piękny namiot energetyczny. Rozluźnij swoje ciało, rozmiękcz. A potem powoli, to jest ta sama energia, zacznij ją skupiać między dłońmi. Dalej się nią baw, ale poczuj, jak w tej energii wyobrażenia w tej chwili nabrała takiego gabarytu i ciężaru, ale też energetycznego prądu i ciepła. I dalej się nią baw, przetaczaj. I spróbuj teraz przetaczać, tak jakby ją wkładać do swojego brzucha. Trochę dobierasz z zewnątrz i wkładasz do swojego brzucha, do dolnego tantien, do studni energetycznej. I tysiące ludzi na całym świecie dzisiaj prawdopodobnie podobne ćwiczenia ćwiczą, bo to jest płynący smog. Jedna ręka przechodzi przy brzuchu, druga dobiera energii ze świata. Teraz na koniec możesz namalować dwoma pędzlami ze swoich dłoni pędzle i zacznij malować taki obraz dwoma równoległymi pędzlami. Tak jakbyś dostała pędzle, którymi możesz pomalować co chcesz. Kwiaty na ziemi, gwiazdy na niebie. Zatop się w tym ruchu, gdzie jeden nadgarstek tańczy z drugim nadgarstkiem. I nie rozstają się ani przez chwilę, bo tańczą przepiękne tango energii. I malują świat, trawę, kwiaty, obłoki, słońce. I zobacz, że twoje pędzelki mogą robić teraz, co im się żywnie podoba. I też tak jak przed chwilą, trochę w ruchu skrętnym, tylko tym razem bardzo miękkim, delikatnym, mogą odpoczywać. Coraz wolniej,
spokojniej. I na koniec delikatny masaż energetyczny. Otaczamy nasze ręce miękką energią. Jedna dłoń daje drugiej dłoń. I dłonie dają szyi, klatce piersiowej. Żołądkowi, wątrobie. Zrób sobie ten masaż energetyczny, połącz go z oddechem. Poczuj się dobrze w swoim ciele. Szczególnie zadbaj o ten taniec ręki z ręką. Połączymy ze sobą stopy, podniesiemy ręce, sprowadzimy ręce do serca. Podziękuj sobie za uhonorowanie wielowiekowej tradycji chińskiej klasztoru Shaolin, Mei i innych klasztorów, gdzie wszyscy, którzy tam mieszkali, mnichowie, lekarze, chcieli bardzo wspomagać zdrowie ludzkie. Poczuj tą wieloletnią, wielowiekową tradycję, kultywowaną każdego roku. I teraz dzisiaj również przez nas uhonorowaną. Podziękujmy też sobie, ziemi, i innym ludziom za to, że jesteśmy we wspólnocie, że nie zawsze, choć się tak czujemy, to jednak jesteśmy jednego gatunku. I możemy to teraz poczuć, bez oceniania. W Qigongu nie ma oceniania. Podziękujmy ziemi. Podziękujmy niebu. I podziękujmy naszym nauczycielom. A ja dziękuję Wam bardzo, że mogłam z Wami w ten dzień, Światowy Dzień Pracy z Energią, a więc ćwiczenia Tai Chi i Qigong, być z Wami i ćwiczyć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na macie.